Dotychczas Opolskie Centrum Onkologii dysponowało dzierżawionym robotem, najpierw finansowanym z budżetu województwa opolskiego, bo przez pierwszy rok w ramach szkolenia naszych lekarzy, szkolenia naszych pielęgniarek, całego personelu tak naprawdę, udało nam się przekonać pana marszałka, panią marszałek do tego, że warto zainwestować w szkolenie tych ludzi. Po pierwszym roku szkolenia, gdzie udało nam się wykształcić kadrę pielęgniarek i lekarzy, chirurgów, ginekologów, stwierdziliśmy, że nie warto zaprzepaszczać szansy, która stanęła przed nami. Warto inwestować dalej i przez kolejny rok, który niedługo się kończy, wynajmowaliśmy już tego robota z własnych środków. Po dobrze zakończonym roku ubiegłym i dodatnim wyniku finansowym stwierdziliśmy, że no, czas na krok następny. Chcemy kupić system robotyczny. Taka decyzja została podjęta. No, oczywistym jest, że wystąpiliśmy jednocześnie do zarządu województwa z prośbą o znalezienie środków na dofinansowanie takiego zakupu. W ramach zakupu tego robota i w ramach procedury przetargowej, która skończy się jeszcze w tym roku i ten robot w tym roku jeszcze stanie w naszym szpitalu, uzgodniliśmy z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, że będziemy chcieli stworzyć wspólnie Centrum Symulacji Robotycznej na Wydziale Lekarskim. To postępowanie przetargowe oprócz samego robota, czyli tego urządzenia, które będzie wykorzystywane na bloku operacyjnym w naszym szpitalu, to postępowanie wskaże również realizatorowi tej umowy, dostawcy sprzętu, że konsolę treningową, konsolę do szkolenia będzie musiał postawić na terenie Uniwersytetu Opolskiego w tej części szkoleniowej Wydziału Lekarskiego. Dzięki temu będziemy mogli już na etapie ostatnich lat studiów przekazywać tą wiedzę z zakresu operatywy na robocie potencjalnym specjalistom w zakresie zabiegowym. To będą zabiegi na tym robocie będą realizowane na oddziale chirurgii onkologicznej, na oddziale ginekologii onkologicznej i na planowanym do uruchomienia pełnoprofilowym oddziale urologii onkologicznej. Myślę, że od 1 stycznia 2025 roku wyjdziemy w nową jakość na terenie województwa polskiego. Nasi pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać poza teren województwa polskiego, aby móc skorzystać z zabiegów tego typu. Dzisiaj mieliśmy do dyspozycji robota w takich turach po 2 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, w związku z czym te zabiegi nie były dostępne na co dzień, tak jak są dostępne we wszystkich województwach w Polsce. Na terenie województwa śląskiego jest kilkanaście takich robotów. Na terenie województwa dolnośląskiego jest przynajmniej kilka takich robotów. Są już szpitale w Polsce, które mają 2-3 takie systemy robotyczne. To jest przyszłość, to jest nowa jakość, to jest zdecydowanie większe bezpieczeństwo operowanych w naszym szpitalu pacjentów.